Kto to usiadł na stołeczku? Co mówimy? Papa. Co mówimy? Papa. Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogoda w Korei Południowej nie zachęca do spacerów. A mówiąc nie zachęca, mam na myśli naprawdę. Nie radzę wychodzić. Mamy bardzo silny wiatr, zaraz będzie lać prawdopodobnie i ogólnie nie jest za przyjemnie. Ostatnio słyszycie to często, co chwila coś krzyżuje nam plany. Tym razem też tak jest. Przydałby się już nam jakiś vloguś co najmniej wycieczkowy po tych ostatnich samych domowych filmikach, ale musimy na to jeszcze poczekać. Witam Was w kolejnym domowym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się językiem koreańskim. Nie bez powodu. Język? Tak. A, tak, tu jest język. A jaki to jest język? O, tak, tak. Tak, to po koreańsku to jest hyo, a po polsku język, no nie? Ale my nie o tym języku mówimy, tylko o języku koreańskim. Mamy koreański alfabet. Siedzę przy tym plakacie nie bez powodu. Jest taka jedna osoba w komentarzach, która zawsze liczy na to, że będzie odcinek z tym plakatem, że wyjaśnię w końcu, o co tu chodzi. I w końcu dziś jest ten dzień. Mam nadzieję, że ta osoba dalej ogląda ten kanał. Oczywiście nie będę tutaj opowiadać sama, będzie mi towarzyszył mój wspaniały współprowadzący. I mamy tutaj... Suno, ty się uczyłeś już w przedszkolu tych literek? Nie. Nie? A angielskich się uczyłeś? Tak. A polskich się w przedszkolu nie uczyłeś, no nie? Tak. Tylko z mamą? Tak. Co? Nie z mamą? Uczyłeś się z mamą polskich literek? Tak. Mhm. I mam tutaj koreański alfabet. Dla wielu osób koreański alfabet wydaje się bardzo, bardzo trudny, bo kojarzy im się z chińskimi znakami. Ale ten alfabet został wymyślony właśnie po to, żeby nie męczyć się już z chińskimi znakami, bo kiedyś w Korei używało się właśnie chińskich znaków. Nie używało się koreańskiego alfabetu, ale przyszedł taki fajny król, który zmienił tą historię i zrobił alfabet, który jest bardzo prosty i bardzo intuicyjny i tak naprawdę kształty tych literek przypominają to, w jaki sposób układa się nasz język w środku buzia, jak się układa, wymawiając te literki. Tak. Tak. Nie tak. Nie tak? Tak. Chyba tak. Moglibyśmy przelecieć tutaj ten alfabet, ale Sonu w przedszkolu dostał taką szałową tablicę z tym alfabetem i ona śpiewa, więc może Wam po prostu ją puścimy. Ta tablica jest i po koreańsku, i po angielsku. Wszystko w Korei zawsze jest i po koreańsku, i po angielsku, bo Koreańczycy bardzo liczą na to, że ich dzieci od maleńkości nauczą się angielskiego i nie będą mieć z nim problemów, takich jak mają na przykład osoby w średnim wieku teraz. Więc naciskamy. Gdzie to się naciska? Tu? Tak? Naciskamy. Ga. Ga. Ga, bo to jest... coś w stylu naszej literki G polskiej. A tu? Jak tego się słucha... Jak tego się słucha, to ciężko powiedzieć, czy ona mówi na, czy da, czy co, ale to jest na i to dość mocno przypomina nasze polskie ny. Nie będziemy się tu bardzo wczuwać w ten alfabet, bo chciałabym Wam w dzisiejszym odcinku pokazać, jak się mówi po koreańsku. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Chociaż może już wiecie, ale... alfabet warto chociaż raz przesłuchać. A tu? O. O. Są ulubiona literka, to jest chyba O. Ta. Patrz, tu prawie nie ma różnicy. Zwiększymy ją. Zobacz. Tak samo brzmi, no nie? Sonu? Jest różnica? Wszystkie te koreańskie spółki. Tak. Wszystkie te koreańskie spółgłoski są wymawiane jakby tak bardziej przez nos. Ra. Takie ra albo la. O. Dla Sonu wszystko jest o, ale to jest ma. A to? Pa. Przerwa na piosenkę.
Skoro mieliśmy tutaj ma, to teraz ba, a tutaj sa. A. A tutaj to są literki, które dla mnie do tej pory pozostają zawsze bardzo podobne. Tutaj. Sa. Oho. Sa. Prawie to samo, no nie? No zobacz. Czy ty słyszysz różnicę, Sanuś? Jest to trochę problematyczne, bo tą literkę mam w nazwisku. Ale... Ka. Ka. A tu? Twoje ulubione? A tutaj zobacz, tu mamy? Pa. Ha. Zanu, ty tak na te cukierki naciskasz, co? A jak to jest po polsku? Cukierki. Cukierki, tak. Tutaj podstawowe słowa to są, wiadomo, że są znane. To ona gada sama do siebie. Przerwa na piosenkę. Ja nie wiem. Ja ty też nie wiesz? A. A tu jest bardzo podobne, tylko z jedną kreseczką więcej. Ja. Ja. I to też jest bardzo proste. To jest? O. O. A tu jest bardzo podobne, tylko z jedną kreseczką więcej. Jo. Tu są schody, bo zobaczcie, to. O. Tutaj akurat tak inaczej powiedziała, ale zwykle wygląda to na tyle podobnie, że ciężko zauważyć różnicę. Co my tu jeszcze mamy? Czy będzie piosenka? Lata. Piosenka. Lata. Musimy szybko przebrnąć przez ten alfabet, więc doszliśmy tutaj. Tu się zaczęły schody, bo to o i to o jest podobne. A to? Jo. Ma jedną kreseczkę więcej i to też jest proste. Domyśliliście się, że to będzie ju, prawda? A to? Bardzo podobne, no nie? Wszystkie te literki są bardzo podobne. I mają jakiś tam, mają jakąś tam logikę, że na przykład jedną literkę, jedną kreseczkę się dorabia i już jest jo albo ju. Więc nie jest to takie ciężkie do nauki. I to y jest dokładnie takie samo jak nasze y, a to i jest dokładnie takie samo jak nasze i. Więc przebrnęliśmy przez nasz alfabet. Teraz może powiemy wam, jak po koreańsku mówi się siemanko. Hello. O, to chyba komuś angielski tutaj wchodzi. Jak się mówi dzień dobry po koreańsku? Jak dzień dobry. To jest po polsku. A jak przychodzisz do przedszkola, to co mówisz do pani? Hangul. Co mówisz wtedy? Tak, to to jest po koreańsku, no nie? A jak idziesz do domu, to co mówisz? Mamu. Papa. Papa? Umarła. Tak, aha. Czekajcie. O, super! Tak mówisz? Tak. Tak, czyli dobrze sobie pójdę. Dużo jest sposobów na powiedzenie do widzenia w Korei. I tak jak Sonu mówił, można też powiedzieć papa, ale to papa koreańskie jest bardziej takie, takie angielskie bye bye powiedziane z koreańską wymową, mam wrażenie. Takie bardziej bye. Bye. O, dokładnie tak. A jak się mówi smaczne po koreańsku? Sonu musiał wykonać telefon. To. Widzicie, ten alfabet jest bardzo prosty, ale to nie zmienia faktu, że jest niesamowita ilość różnych zabawek związanych z tym. Na przykład mamy taką. I ona też ma tu cały alfabet, który gada. Wszystko w Korei gada. A czekaj, ja chciałam te takie, takie miłe rzeczy. Jak na przykład... O, Sonu, jak się mówi przepraszam po koreańsku? To. Po, jak się mówi przepraszam po koreańsku? Mianeo. O, pięknie. Pięknie. A... Przerwa na piosenkę. Tak naprawdę ten alfabet jest nawet prostszy niż nasz polski alfabet, bo ma mniej znaków.
Nie wiem, czy to się wam rzuca w oczy od razu, ale tak jest. Jedyną trudnością, jaką tutaj możemy mieć, jest to, w jaki sposób to się pisze i czyta. Bo nie piszemy tak, jedna literka, druga literka, trzecia literka. Tylko piszemy tak, jak tutaj. Czy to widać? Albo tak jak tutaj. Czyli cik, można by to było zapisać w kwadracikach i jeden taki kwadracik to jest jedna sylaba. Sonu, a ja tutaj mam coś, co może zainteresować niektórych. Nie mówi po koreańsku, kocham cię. Kocham cię. Jak się mówi po koreańsku? Saranie. Tak. No nie. To był zły pomysł, żeby te wszystkie grające rzeczy tutaj przynieść w jedno miejsce. Ja widzę, że to zaraz będzie impreza po prostu. Co ona po angielsku zaczęła gadać? Dowiedzieliśmy się. Gdzie jest squirrel? Here? No. A here? No. A here? A here? No. A here? No, no, no. A here? No. Squirrel. Excellent. Kiss your garden. Ha? Ha? No ja chcę po koreańsku. Tak, doszliśmy tutaj do trzyjęzyczności. Tak naprawdę to w Sodu angielski ma tylko w przedszkolu. Codziennie, co prawda, ale chyba jakąś godzinę codziennie i bardzo lubi swoją panią z angielskiego. Dlatego lubi się go uczyć, ale w domu nie mówimy po angielsku. Ja z mężem rozmawiam tylko po koreańsku. Kiedyś mówiliśmy po angielsku, ale jak przyszedł Sonu na świat, to zaczęliśmy rozmawiać tylko po koreańsku, żeby nie było zamieszania za dużego. Ja wtedy zostałam matką, zmądrzałam i przestałam się wstydzić takich głupot jak, nie wiem, zła wymowa czy coś takiego. Przepraszam, nie pokaż mi, tam jest bałagan. Panie Sonu. Więc zaczęliśmy mówić wtedy po koreańsku. I tak naprawdę tylko ja mówię do Sonu po polsku, prawda? Sonu, kto jeszcze do ciebie mówi po polsku? Ale kto jeszcze do ciebie mówi po polsku? Dzwonika. Co? Naprawdę? Tak. To jest koleżanka są z przedszkola. Jestem pewna, że nie mówi do niego po polsku. Tam pamiętam po jej rukę. A, i to jest jak po polsku? Tak. A, rozumiem. A kto przez telefon do ciebie jeszcze mówi po polsku? Mama zawsze mówi po polsku i kto jeszcze? I tata. Tata mówi po polsku? Tak. Naprawdę? Tata też. No tata ci podziękuję za te, prawda, wspaniałe słowa o nim, ale niestety nie mogę się z tym zgodzić. I babcia i dziadko. Tak, z babcią i dziadkiem. I tak naprawdę to tyle z Sonu rozmów po polsku, więc jak na trzy osoby, które mówią tylko po polsku, z czego jedna tylko regularnie, to i chyba jest dobrze. Jeden, dwa, trzy, pięć, osiem. A gdzie sześć? Nie ma sześć. Pokazałabym wam więcej koreańskiego i polskiego, ale jak widzicie, są tutaj tacy żartownisiowie, którzy lubią sobie stroić żarty. Tak czy inaczej, dobrze to chyba idzie. Tak sobie myślę, prawda, Sonu? Co? A jak jest po koreańsku co? Co? O, jak to jest po koreańsku? Ma. Tak. Ma, ma, ma. Jak się spytamy, co robisz? Robisz? Mateo. Tak, ale super. Jak się spytamy, śpisz po koreańsku? Mateo. Mateo. Oho, naprawdę? Myśmy nigdy tak nie robili takiego jakby wypytywania, czy wiesz, jak co jest. Po prostu zawsze wszystko rozumiałeś, ale nie wiedziałam, że tak umiesz przetłumaczyć. Fajnie, brawo. Jak powiesz pociąg po koreańsku? Co, jak? Nica. A jak powiesz samochód po koreańsku? Hongongnaeyo. Chadongcha. A jak powiesz koparka po koreańsku? Pokolei. Wow! A jak powiesz samolot po koreańsku? Bieni. Wow! A jak powiesz... Hanguk almoni zibe innyn gorang botten tokkatyn godana. Tak. Takie samo, no? Tak. A takim samym jechałeś do babci do Polski? Takim samym leciałeś? Nie. A jaki kolor był? Biały samolot. Tak. I jaki jeszcze kolor tam był, oprócz białego? Czerwony. Tak.
Wojska biało-czerwoni. Tak, i to był samolot. A powiedz mi, Sony, jak ty tak świetnie mówisz po prostu. Jak jest rowerek po koreańsku? Hangul. Aha. Cadango. Tak, świetnie. A umiesz powiedzieć, jedzie rowerek na spacery? Tak. Po koreańsku też umiesz? Hangul balon. Cadango tago. Aha. Tak. Huśtu. O, odleciała. Sonu, to my to musimy zrobić po prostu. Dziadek to zobaczy, to będzie się śmiał. Tu, tu, tu. Dlatego. Dlatego. Wadziwa. Tak. Temu dała. Troszeczkę. Temu dała. Ciszu. Na miseczkę. Co jesz, Sonu? Sęgagina sola. Hmm? Jaka myśl cię naszła? O. Jego blok cięga. A. Czasami Sonu obraża się na któryś z języków. Na przykład nie chce w tej chwili rozmawiać po polsku, albo nie chce w tej chwili rozmawiać po koreańsku i mówi, że on będzie odpowiadał tylko w tym drugim języku. Czasami tak jest. To chyba jest normalne dla trzylatków, to, że po prostu chce się robić coś cały czas na odwrót. Można też na przykład mówić tu, 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 sroczka kaszkę nie ważyła, albo nie jedzie rowerek na nie spacerek. Tak też bywa. Ale tak. Chyba musimy skończyć ten odcinek, co nie, Sonu? Tak? Pa, pa. Tak? Tak, nie wiem. Ten odcinek to miał być troszeczkę o koreańskim języku. Chciałam wam pokazać koreański alfabet i jakieś podstawowe zwroty. Wyszło, nie wiem co wyszło. Życzę sobie powodzenia przy montowaniu tego filmiku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszkę się pośmialiście i czegoś się dowiedzieliście. I my chyba mówimy wam oczywiście... Papa. Więc mówimy wam papa i oczywiście klikajcie łapki w górę. Papa! Nie! Nie podobnie. Nie? A fikumiku? Nie. A był już w kominie. To pa, pa.